Siadaj. No i co? Zostawili cię? Sprawa jest prosta. Ty mi powiesz, gdzie są twoi towarzysze, a ja cię wypuszczę. Nic od ciebie nie chcę. I nic ci nie powiem. Nic mi nie powiesz. Wiesz, co tu mam? Kto to jest? No słucham! Nie znam tych ludzi. Nie znasz? No szkoda, bo wydaje mi się, że dzisiaj widziałem ich razem z tobą na tej waszej nieudanej akcji. No przypatrz się! Nie wiem, kto to jest! No słuchaj, nie chcesz wyglądać jak dziwny cel? Naprawdę chcesz tak wyglądać? To pomyśl nad tymi zdjęciami! Postawcie go! Ciemność. Co, dalej będziesz się opierać? Nie wiem, gada. Co z nim robimy? Przywieźcie jego rodzinę tutaj. Tylko co, mistrzowie, jasne? Jasne. Posłuchaj, właśnie wysłałem go po twoją rodzinę. Zawsze mogę to zmienić. Tylko musimy powiedzieć, gdzie są twoi towarzysze. Jasne? Zabiję cię, jak tkniesz moją rodzinę. No odpowiedz mi. Takiego zgrywasz bohatera? Możesz się uratować przed takim losem jak twój. Tylko powiedz mi, gdzie oni są. Nie wiem. Gdzie oni są? Nie wiem! Gdzie? Bandyto, mów gdzie! Nie wiem! Towarzyszu poruszniku? Zadanie wykonane. Świetnie. Przywieźcie ich tutaj. Jak ten coś powie, to tamtych wypuścicie, jasne? Tak jest. Mamy ich trochę przemęczyć? Nie. Posadź go. Może mi chociaż pokażesz na mapie, gdzie oni są. No pokaż. Twoi towarzysze są dla ciebie ważniejsi niż własna rodzina? Bohaterowie II Rzeczypospolitej.
Zostań z nim. Tak jest. Zostaw! Nie, nie, nie! Jesteś idiotą. Co mówiłem twoim ludziom? Że mają ich nie dotykać, tak? No właśnie. Dwa strzały, dwa strzały. Może uciekli. Ty mi mów, co było może. Won! Zastrzelili ją, jak próbowała uciekać. Teraz się zabiję! No strzelaj! I tak nie mam nic do stracenia! Mamy twojego syna! I co? Taki bohater? Obywatelu poruczniku, chciałbym przeprosić za swojego i oddziału zachowania. Zepsułeś całe śledztwo. To jest jawna niesubordynacja. To już się więcej nie powtórzy. Nic mi po twoich przeprosinach. Przez ciebie straciłem kartę przetargową. Co ja mu teraz oferuję? Napisz o tym wszystkim w raporcie. Teraz masz przesranę. Toż. Zostaw go już. Ten śmieć mnie zaatakował. A wy się nic nie zrobili. Nie należało ci się? Za to, co zrobiłeś jego rodzinie? Mogłeś go trochę bardziej pomęczyć. Słuchaj. Może się jakoś w końcu dogadamy. Ja wypuszczę ciebie i twojego syna w zamian za to, że pokażesz mi, gdzie są twoi koledzy. Ale masz obiecać! Dobrze. Obiecuję ci. Gdzie? Jesteś pewny? Tak. Dobrze. Szeregowy? Tutaj jedź z ludźmi. Tak jest. No, obywatelu, ludowa ojczyzna wam tego nie zapomni.
Cieszcie się, cieszcie.